Tytułem wstępu, zanim przejdziemy jeszcze do konkretnych aspektów technicznych i do pokazu, to pokażę Państwu taką jedną rzecz, być może część z Państwa to zna. Macierz przygotowana przez taką organizację Mitre, zajmującą się szeroko pojętym bezpieczeństwem. Macierz nazywana ATAK, zapisywana w taki sposób ATT&CK. Pod adresem attack.mitre.org możecie Państwo sobie to obejrzeć. To jest taka matryca, która pokazuje, na ile różnych sposobów i z ilu różnych etapów składa się atak, taki mniej lub bardziej typowy atak na infrastrukturę, i na ile różnych sposobów każda z faz tego ataku może przebiegać. To ja wiem, że to jest teraz mało czytelne, zaraz to powiększę i przybliżę, ale na razie tak patrząc z lotu ptaka, kolumny to są poszczególne fazy incydentu czy ataku, który może wystąpić w naszym środowisku. Natomiast wiersze to są różne techniki, które na danym etapie tego ataku mogą wystąpić. I proszę teraz zwrócić uwagę, że jest tego sporo. Każdy z etapów, każda z faz takiego incydentu może zawierać kilkadziesiąt głównych technik, a każda z tych technik, jeszcze jak sobie klikniemy, to ona się rozwija na kilka podtechnik, kilka działań, które w ramach tej techniki mogą zostać wykorzystane. Jaki jest z tego wniosek? Wniosek jest taki, że możliwości różnych incydentów i wektorów ataków, które mogą wystąpić w naszym środowisku, no są tysiące, jeśli nie nawet miliony, bo tak naprawdę powinniśmy sobie tu każdą z tych technik z każdej kolumny przemnożyć przez kolejne kolumny, bo możemy sobie wyobrazić, że ten atak wygląda tak, że ktoś zaczyna tutaj w fazie pierwszej od skanowania, później przechodzi do jakiegoś przejęcia konta i tak naprawdę w takim w różnej konfiguracji może ten atak przebiegać, czyli możliwości jest wiele. I istotne jest z punktu widzenia obrony, żeby narzędzia, którymi dysponujemy, dały nam możliwość śledzenia takiego ataku, bo nie możemy zakładać, że każde narzędzie, czy że nawet najlepsze narzędzie, które będziemy posiadali, zawsze w tej pierwszej fazie, czy w drugiej fazie, tam gdzie ten atak dopiero się zaczyna, że one nam to zagrożenie rozpoznają, zablokują i że na tym się incydent skończy. No, byłoby zbyt pięknie, gdyby tak rzeczywiście się działo. Większość incydentów bezpieczeństwa dowiadujemy się o nich najczęściej na którymś z kolejnych etapów i musimy mieć wtedy możliwość prześledzenia, co się tak naprawdę stało do tego momentu, jak możemy na to zareagować. I teraz przygotowałem takie dwa przykłady takich incydentów, które mogą wystąpić w naszej infrastrukturze. Biorąc tak pierwszy z brzegu przykład, jesteśmy w fazie rekonesansu, czyli staramy się coś dowiedzieć o środowisku, które będziemy chcieli zaatakować czy przetestować, po to, żeby taki skuteczny atak przeprowadzić. Zacznijmy od tego przykładu ze skanowaniem. Ja mam tutaj takie w tym swoim środowisku testowym przygotowaną, na początek się posłużymy, maszynę wirtualną z Windows serwerem 2008. Wybrałem ją nie bez powodu, bo jak pewnie Państwo wiecie, od stycznia tego roku już Windows Server 2008, tak samo jak Windows 7, nie są wspierane, jeśli chodzi o rozwój i wydawanie poprawek bezpieczeństwa przez Microsoft, dlatego wszelkie luki, wszelkie zagrożenia, które się w tych systemach nowe pojawiają, no najprawdopodobniej już nigdy nie doczekają się jakiejś poprawki ze strony Microsoftu. Microsoft chce nas po prostu zachęcić do tego, żeby przejść na nowsze wersje systemu. Natomiast mimo to cały czas masa tych serwerów, zwłaszcza serwer 2008 Windowsowy, jest dostępnych w internecie. I dużo ostatnio od momentu, jak pojawiła się gdzieś w połowie roku duża taka luka związana też między innymi z usługą zdalnego pulpitu, dużo tych serwerów jest w internecie ostatnio atakowanych, są przejmowane, są szyfrowane jakimiś kryptolokerami. I pokażemy sobie teraz, jak to od strony takiego ataku intruza, który gdzieś tam by chciał ten serwer namierzyć, dokonać jakiegoś włamania, jak to najczęściej wygląda. Najprostszym narzędziem, jeśli chodzi o skanowanie i poszukiwanie serwerów, które posiadają jakąś usługę, którą wiemy, że jest podatna, że w tej usłudze jest jakaś znana luka, najprostszym takim narzędziem, które zawsze przychodzi do głowy, jest Nmap. Nmap to jest taki prosty skaner portów, który pozwala nam znaleźć hosty. Tutaj w tym przypadku ja użyję sieci lokalnej, natomiast są też narzędzia podobne, które umożliwiają robić to samo w internecie. Za chwilę wyjaśnię, co konkretnie tutaj pokazujemy.
Ja przepraszam, przeskanuję teraz tą sieć, swoją taką testową sieć 77 lokalną, pod kątem tego, czy są w niej dostępne jakieś hosty z otwartym portem 139. Port 139 to jest Windowsowa usługa udostępniania plików i opcja minus O dodatkowo oznacza, że Nmap w momencie, gdy znajdzie takie hosty, to będzie próbował ustalić, jaka wersja systemu operacyjnego na tym komputerze występuje. I uruchamiam sobie, potrwa to z kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, ja w tym środowisku mam tylko kilka komputerów. Natomiast takie narzędzia, musicie być Państwo świadomi, że to, co ja to robię ręcznie i ja to sobie gdzieś tam na swoim tutaj testowym środowisku uruchamiam. Natomiast w momencie, jeżeli pojawia się informacja o tym, że jakiś znany system, znana usługa, oprogramowanie posiada taką poważną lukę, która pozwala na jego przejęcie, to momentalnie w internecie pojawiają się boty, które na masową skalę to samo dokonują, skanując wszystkie publiczne adresy IP. Są takie narzędzia typu MassScan, które tak jak ten Nmap teraz mi to zrobił lokalnie, to ono z dużo większą prędkością są to w stanie zrobić na poziomie całego internetu. I mam już wyniki tego skanowania. Widzę tutaj tak informacje o tym, że na określonych hostach znaleziono port 139, ale ten port w większości przypadków tych urządzeń, które ja tu mam w sieci, jest zamknięty, czyli ta usługa tam nie działa. Natomiast szukamy takiego miejsca, gdzie będziemy mieli informację, że był ten port i był otwarty, i tutaj już widać, że jest w wynikach coś więcej. Mamy taki host z adresem 192.168.77.28. Widzimy, że tutaj usługa 139 jest w jakimś innym stanie niż zamknięty, jest filtrowana, być może w jakiś sposób to skanowanie zostało częściowo zatrzymane, natomiast mamy informację, ten parametr minus O, który podałem do Nmapa, nas informuje o tym, że na tym hoście, oprócz tego, że ta usługa 139 jest dostępna, to jest prawdopodobieństwo, że występuje któryś z tych systemów operacyjnych i teraz Nmap, akurat jako narzędzie, którego tu użyłem, on stosuje taką taktykę, że przewiduje, on nie podaje ze stuprocentową pewnością, jaki to jest system, podaje procentowo pewne prawdopodobieństwo. I tak jak widzimy, on zakłada, że tu może być Windows 10 z prawdopodobieństwem 97%, może być też Windows Server 2008, tak jak tutaj widzimy, z prawdopodobieństwem 94%, czyli tak naprawdę no, do końca nie wiemy, bo te różnice są małe, 94, 97% i trzeba wiedzieć, że te narzędzia różnymi metodami próbują ten system rozpoznać, ale sobie do końca z tym dobrze nie radzą, natomiast na tą chwilę nas interesuje, że był to system o adresie IP z końcówką 28. I co teraz dalej możemy robić? Mając taki potencjalnie podatny host, chcielibyśmy się przekonać, czy on rzeczywiście posiada taką lukę. I do tego możemy się posłużyć już takim narzędziem bardziej ukierunkowanym pod to, żeby taką lukę wykryć, potwierdzić w 100%, że ona występuje i wykorzystać. MSF Console, to co ja teraz uruchamiam, to jest taki interfejs tekstowy narzędzia, które się nazywa Metasploit Framework. Metasploit Framework to jest takie środowisko będące częścią systemu Kali Linux, w którym teraz operujemy, bo nie wspomniałem o tym na początku, gdzieś tam tapetę pewnie Państwo widzieliście w tle. Kali Linux jest taką dystrybucją Linuxa służącą, głównie wykorzystywaną przez pentesterów do szukania zagrożeń, do analizy bezpieczeństwa środowiska, ale też chętnie niestety wykorzystywaną przez intruzów, przez hakerów, którzy gdzieś tam to bezpieczeństwo nasze chcą naruszyć. I co uruchomił nam się ten Metasploit, co on nam teraz pozwala zrobić? Jeżeli wiemy, że mamy jakiś system, który zawiera jakąś lukę, albo nie wiemy jeszcze, ale już wiemy, że jakaś poważna luka występuje, którą chcielibyśmy wykorzystać, Metasploit pozwala nam po pierwsze wyszukać, czy ta znana podatność, ja się posłużę teraz taką podatnością już nie świeżą z 2017 roku, ale dlatego się nie posłużę, że ona właśnie w tych systemach starych Windows 2008, Windows 7 występowała. Ona była bardzo popularna, jak Państwo pamiętacie pierwsze fale ataków kryptolokerów, takie typu WannaCry, NotPetya, one właśnie korzystały z tej podatności, ponieważ ona umożliwiała takie zdalne, bez angażowania użytkownika, przejęcie systemu,
i rozproszenie tego ataku na wszystkie komputery w sieci lokalnej. Jeżeli udało się przejąć jeden system w sieci lokalnej, na przykład jakiś system brzegowy wystawiony do internetu, to z jego poziomu już tą podatnością dało się zainfekować wszystkie komputery w sieci i z tego między innymi wynikała ta łatwość dystrybucji tych kryptolokerów. I pamiętacie Państwo takie obrazki, gdzie całe korporacje z tysiącami pracowników stały, bo na wszystkich komputerach w sieci wyświetlał się jakiś obrazek kryptolokera z żądaniem okupu. Wracając do Metasploita, możemy sobie wyszukać po numerze tej podatności, czy ten Metasploit posiada jakieś narzędzia pozwalające na jej wyszukanie lub na jej wykorzystanie. I mamy w wynikach tutaj kilka pozycji. Mamy w Metasploicie mamy różne moduły. Mamy moduły tak zwanych skanerów. Te moduły skanerów pozwalają nam przeskanować środowisko, żeby stwierdzić, czy dana podatność na jakichś systemach występuje. Moglibyśmy... Ja tutaj użyję teraz tego modułu skanowania do potwierdzenia, że ten system, który wstępnie znaleźliśmy, że on rzeczywiście tą podatność posiada. Używam takiego modułu. Każdy z tych modułów w Metasploicie ma jakieś opcje, które możemy sobie wyświetlić i które czasem są wymagane do ustawienia, czasem nie będziemy ich tu wszystkich omawiać, bo jest tego, większość z nich jest najczęściej ustawiona jako domyślnie. Nas tak naprawdę interesuje tylko jeden parametr, rhost, czyli remote host, to jest ten komputer, który będziemy chcieli skanować lub w dalszej fazie atakować. Więc ja sobie ustawiam ten rhost na adres IP 192.168.77.28, ten, który tam nmapem znaleźliśmy, i uruchamiam ten moduł. On nam w tym momencie przeprowadzi takie skanowanie pojedynczego tylko komputera. Moglibyśmy tutaj też jako parametr podać całą podsieć z jakąś określoną maską, natomiast tutaj trwałoby to dużo, dużo dłużej niż ja to robiłem nmapem, więc nmapem tak sobie wstępnie wytypowałem, a tutaj teraz mam potwierdzenie, bo ten moduł po uruchomieniu nam pokazał, że ten host z końcówką 28 jest prawdopodobnie podatny i że na nim występuje Windows Server 2008 R2 standard. Tu już konkretnie jest w tym momencie to podane. Co teraz możemy zrobić? Możemy w takim razie się cofnąć i użyć teraz już nie modułu skanera, który nam się tam wcześniej jako jeden z wyników wyszukiwania dla tej podatności wyświetlił, tylko modułu exploita. Exploit Eternal Blue to jest taki exploit, który wyciekł z NSA w Stanach Zjednoczonych przy okazji afery Snowdena. On był dosyć popularny właśnie dlatego, że był bardzo skuteczny i łatwo pozwalał przejmować systemy. Czyli używamy sobie teraz tego modułu exploita, żeby już ten system, który namierzyliśmy jako podatny, w jakiś sposób spróbować zaatakować. I w tym module, tak samo jak w tym module skanera, my musimy ustawić tak naprawdę jeden parametr jako adres tego serwera, który będziemy chcieli zaatakować, i wykonujemy polecenie exploit, które nam powinno spróbować teraz tą lukę wykorzystać, czyli w jakiś sposób do tego serwera podatnego się dostać. Te exploity, które są w Metasploicie, bo Metasploit jest takim środowiskiem, które jest cały czas rozwijane, pojawiają się aktualizacje. Jeżeli korzystamy z tego narzędzia, to każda znana podatność, która gdzieś tam jest ogłaszana publicznie, ona prędzej czy później, jeżeli jest taka fajna, ciekawa z punktu widzenia bezpieczeństwa i daje duże ryzyko, dużą szansę powodzenia, ona się w Metasploicie jako moduł pojawi. Czasem może się pojawić z dużym opóźnieniem, bo ten Metasploit, który jest w Kali Linuxie, domyślnie on jest taką wersją darmową. Jest też wersja komercyjna, płatna, gdzie te moduły i skanerów i exploitów pojawiają się wcześniej. Natomiast dlatego też między innymi tu wybrałem tą podatność trochę starszą, żeby ją mieć pod ręką. I teraz co się stało? Widzimy, że wykonały się jakieś tam jakieś połączenie z tym serwerem, zostały wykonane jakieś skrypty i pojawiło się coś takiego jak Meterpreter. Meterpreter to jest taki metasploitowy shell, taki wiersz poleceń, który uruchamia się w przypadku, gdy uda nam się przejąć jakąś zaatakowaną maszynę, to uruchamia nam się na tej maszynie i pozwala na niej prowadzić jakieś działania. W tym momencie tak naprawdę mamy dostęp do tego zdalnego serwera, jesteśmy już na tym serwerze, możemy sobie wyświetlić informacje o systemie, widzimy, że jesteśmy w systemie Windows 2008 R2, możemy wykonać polecenie shell i mamy command prompt z tego przejętego serwera. Możemy sobie zobaczyć, jacy są tutaj
jacy są na przykład użytkownicy na tym serwerze. Widzimy, że jest tylko jeden użytkownik, administrator. Możemy sobie zobaczyć, jakie mamy uprawnienia na tym systemie. Widzimy, że to była taka podatność, która umożliwiała nam przejęcie systemu i to z uprawnieniami systemowymi, czyli tak naprawdę najwyższymi, więc na ten moment moglibyśmy sobie nawet zrobić coś takiego, jak dodać użytkownika w tym systemie. Nazwijmy go Kevin i dajmy mu takie hakerskie hasło, mitnik. Użytkownik Kevin z naszym hasłem zdefiniowanym został w tym systemie dodany. Moglibyśmy go jeszcze dodać do grupy administratorów. Przepraszam, bo chyba local groups. Literówkę znowu zrobiłem net. Za pierwszym razem było dobrze, ale bez L. Local group. OK, dodaliśmy sobie użytkownika naszego świeżo założonego Kevin do grupy administratorów. No i w tym momencie tak naprawdę możemy ten system, jeżeli mamy do niego, no już tu z poziomu tego shella możemy zrobić dużo, możemy się zalogować, bo tak naprawdę dodaliśmy sobie użytkownika, więc zdalnie, jeżeli gdzieś pulpit tego systemu, usługa RDP jest wystawiona do internetu, to moglibyśmy się tam logować i już sobie używać aplikacji, które tam są. Natomiast sam meterpreter, tak jeszcze pokażę tylko jako ciekawostkę, że sam meterpreter ma całą masę przydatnych poleceń i narzędzi, które moglibyśmy sobie też użyć. Mamy takie narzędzia typu webcam na przykład, które nam pozwala wylistować dostępne kamery. To jest maszyna wirtualna, więc tutaj w tym momencie, jak ja bym chciał to pokazać, no to nam to nie zadziała, bo w maszynie wirtualnej kamery nie mamy, ale gdyby to był system fizyczny, możemy zobaczyć, czy jest w nim dostępna kamera, możemy sobie tą kamerę uruchomić sobie stream z tej kamery, możemy sobie włączyć nagrywanie dźwięku z mikrofonu w tym komputerze, możemy screenshota zrobić, no to możemy pokazać, bo to na maszynie wirtualnej też się wykona. Zrobił się zrzut ekranu z tego systemu, zapisał nam się tutaj w ścieżce. Spróbujemy sobie zobaczyć, jak ten zrzut ekranu wyglądał. Zapisał się akurat w katalogu, w którym ja byłem, więc trochę w niewygodnym miejscu, ale UOOX to jest ten plik. No, zrzut ekranu się zrobił, maszyna jest niezalogowana, nikt tam nie pracował, więc zrobił się po prostu zrzut ekranu, domyślny zrzut ekranu logowania. No ale widać, że tym narzędziem tak naprawdę możemy też na przykład z takich ciekawszych rzeczy wyświetlić sobie hasze użytkowników lokalnych na tym komputerze, ich haseł, te hasze możemy sobie później jakimiś kolejnymi narzędziami łamać. No, tak naprawdę system w tym momencie jest w 100% przejęty i to jest taka podatność, którą bardzo chętnie kryptolokery wykorzystują. Natomiast co dalej chciałbym Państwu pokazać, bo to, że my sobie go tam gdzieś przejęliśmy, to jest tutaj tytułem tylko rozgrzewki, żeby pokazać, jak te narzędzia działają, jak łatwo jest z nich skorzystać. Możemy sobie też w tym środowisku Metasploit wykorzystać takie polecenie, które nam... To mają zapamiętać. Takie polecenie, które nam wygeneruje takiego backdoora w sensie pliku exe. MSV Venom zrobi nam, wygeneruje nam taki plik tutaj jako parametry podajemy adres IP naszego serwera i numer portu, na który chcemy to połączenie zwrotne uzyskać, bo w momencie, jak ja to robiłem z Metasploita, to Metasploit mi to wszystko ustawił. Zakładał, że ja będę chciał przyjąć to połączenie z tego zaatakowanego serwera lokalnie, natomiast możemy sobie wygenerować taki plik exe, w którym zdefiniujemy, na jaki adres, na jaki numer portu to połączenie ma się odbyć i ten plik exe już nie na takiej zasadzie, że my znajdujemy podatność w systemie i tą podatność wykorzystujemy, tylko generujemy sobie taki plik i ten plik w jakiś sposób dostarczamy jako taki zainfekowany plik ofierze, która go u siebie uruchamia i wtedy niezależnie od tego,
czy ten komputer, na którym ktoś uruchomił ten plik, był podatny, zawierał jakąś lukę, czy nie, to sam fakt, że on to uruchomił, już spowoduje dokładnie to samo, spowoduje nawiązanie tego połączenia meterpreterem do mojego serwera, do serwera atakującego i da mi dostęp do tego środowiska. Natomiast nie jest to na szczęście aż tak proste i tak banalne, że teraz wystarczy ten plik exe wysłać, bo jak zaraz Państwu pokażę, ja tylko zerknę, gdzie ten plik został zapisany. W katalogu, w którym ja jestem, czyli w katalogu root. Dobra, czyli mamy ten plik bet.exe taki złośliwy, który jest backdoorem i zobaczmy sobie, jakby na ten plik zareagowały antywirusy. Znacie Państwo pewnie takie narzędzie VirusTotal służące do skanowania online plików różnymi antywirusami. Jako ciekawostkę tylko podam, że VirusTotal jest takim narzędziem nielubianym przez hakerów, ponieważ jeżeli jakąkolwiek próbkę złośliwego oprogramowania się tam wrzuci po to, żeby sprawdzić, czy antywirusy nam ją wykryją, czy nie, to ta próbka później trafia do producentów antywirusów, czyli jest analizowana i prędzej czy później pojawią się na nią jakieś odpowiedzi ze strony narzędzi takich typu antywirusy, ale jest odpowiednik tego serwisu VirusTotal taki zaufany dla hakerów, nazywa się AntiScanMe. I tutaj wrzucając jakąś próbkę złośliwego kodu, no jest niby gwarancja, oczywiście to w 100% nigdy nie można stwierdzić, kto za tym serwisem stoi i w jakim celu on został uruchomiony, ale gdzieś tam na forach takich hakerów, cyberprzestępców, no uznaje się, że jest to taki serwis bezpieczny, że jak tu wrzucimy jakąś próbkę malware'u, to zobaczymy informację o tym, czy on jest wykrywany, czy nie, przez różne systemy. Muszę tylko wejść do katalogu, bo robiłem to z poziomu roota, więc w katalogu root miałem. Aha, nie mogę odczytać, muszę sobie przekopiować i nadać w takim razie uprawnienia do tego pliku. Czyli ten plik bet.exe przeniosę sobie na użytkownika Kali. Desktop. I zmienię właściciela pliku, żebym mógł go odtworzyć. Dobra, wracamy do strony i w takim razie mamy ten plik na pulpicie w tym momencie. Nie public, tylko desktop. Bet.exe. Wrzucamy sobie taki plik wygenerowany w Metasploicie, który jest backdoorem na tą stronę i skanujemy go pod kątem takim, no jak zareagują na niego różne popularne antywirusy. Tutaj mamy do góry w prawym rogu informację o tym, że jest ile plików oczekuje w kolejce na skanowanie. Byliśmy pierwsi w kolejce, ale chwilę to w związku z tym potrwało. No i mamy taką informację, jak Państwo widzicie, 20 na 26 antywirusów, które gdzieś tam w tle tej strony skanują, no uznały to ten plik za malware, więc to tak jak widać, pojedyncze jakieś systemy może by go nie wykryły, natomiast wszystkie inne, no chociażby Sophos, tak, o którym dzisiaj mówimy, Windows Defender, różne inne popularne ten plik wykryją, więc tak naprawdę użycie takiego pliku no jest trudne, chyba że ktoś nie używa antywirusa. Co w związku z tym, bo jeżeli te ataki się cały czas dzieją i są możliwe, no to z jakich narzędzi ci intruzi korzystają? Korzystają z narzędzi, które są najczęściej tworzone, rozwijane przez niezależnych twórców. Takim serwisem, gdzie można znaleźć dużo tego typu narzędzi, jest GitHub. GitHub, jak Państwo może kojarzycie, jest takim serwisem służącym do dzielenia się kodem przez deweloperów, przez programistów w różne gotowe systemy, czy skrypty, czy oprogramowanie, które w formie takiej open source'owej jest rozwijane, mają tutaj swoje źródła i tak naprawdę jeżeli wiemy, czego szukać, a szukać powinniśmy pod takim skrótem FUT, czyli Full Undetectable Malware,
No to się okazuje, że kody i różne narzędzia takie do tworzenia malware'u niewykrywalnego przez antywirusy, jak Państwo widzicie, jest tego sporo i można się tymi narzędziami posłużyć. Nie będę tu pokazywał, bo ja sobie jeden z takich znanych narzędzi, które testowaliśmy, pobrałem i zainstalowałem lokalnie na komputerze. Nie będę całej instalacji pokazywał, bo niestety nie mamy na to czasu, ale pokażę teraz, jak to narzędzie. Narzędzie nazywa się Herkules. Jak ono wygląda w działaniu, jak możemy go wykorzystać do ataku. Otwiera się nam, jeśli uruchomimy, bo to jest taki też znowu konsolowe narzędzie, otwiera nam się taki tak naprawdę generator payloadów. Payloady to są właśnie takie złośliwe kody, coś co my zrobiliśmy przed chwilą, ten plik exe też był takim payloadem, który chcemy dostarczyć ofierze. Natomiast tutaj wybieramy sobie tak naprawdę z menu już bez żadnych zaawansowanych poleceń jedną z czterech możliwości. Pierwsze trzy payloady to są te pochodzące właśnie z Metasploita. One są dobrze rozpoznawane przez antywirusy, więc wiemy już, że ich niekoniecznie chcemy użyć. Natomiast ten czwarty, Herkules Reverse Shell, jest takim payloadem, który ma szansę powodzenia. Ja wybieram teraz czwórkę, wpisuję adres localhost, czyli adres ten mój lokalny, na który ja będę chciał przyjąć połączenie z tego pliku. Upewnię się tylko, że ten adres mi się nie zmienił. Zmienił mi się, bo miałem 39, teraz mam 40. Czyli podaję ten adres swój, tego serwera atakującego. Podaję numer portu, weźmy sobie tutaj 4-3, na którym będę chciał przyjąć to połączenie, nazwę pliku, który zostanie wygenerowany. Ja sobie ten plik nazwę zdjęcie, a w dalszej części wyjaśnię Państwu, dlaczego tak go nazwałem. Mamy jeszcze takie opcje, żeby ten plik został dodatkowo skompresowany albo zaszyfrowany, natomiast te narzędzia do kompresji i do szyfrowania, one najczęściej dają efekt taki, że antywirusy uznają taki plik za podejrzany, bo są to narzędzia, które są często w tych generatorach kodu złośliwego wykorzystywane, więc bezpiecznie jest wybrać, że nie chcemy. I mamy w katalogu home użytkownika root nam się taki plik zdjęcie exe wygenerował. Ja go sobie przeniosę tutaj, żeby go mieć pod rękę. Pod ręką zdjęcie exe. I teraz zobaczmy sobie z ciekawości, jak to zdjęcie exe, które wygenerowaliśmy już nie tym znanym Metasploitem, tylko takim mniej znanym narzędziem, jak zostanie wykryte przez znowu te antywirusy. Aha, znowu, przepraszam. Nie, dobra, tu będę mógł zajrzeć, nie muszę kopiować, bo mam to w katalogu opt, Herkules, source i mamy zdjęcie exe, wysyłamy jeszcze raz do przeskanowania. Kliknąłem, czy chyba nie kliknąłem, przepraszam. Przekroczyłem jakiś limit, nie zdarzyło mi się to wcześniej, podejrzewam, bo dzisiaj już parę razy próbowałem, tak żeby się upewnić, że wszystko nam działa. Musicie mi Państwo uwierzyć na słowo, albo inaczej, albo spróbujemy jeszcze innego narzędzia, bardzo podobnego. Też taki drugi skaner, no distribute, który też niby wygląda w zasadzie prawie tak samo. On też gwarantuje, że te próbki nie są podobno wysyłane nigdzie do producentów antywirusów, więc jest szansa, że dłużej będą niewykrywalne. Czyli próbujemy w tym drugim skanerze ten sam plik.
Tutaj mamy trzy oczekujące pliki, to ja może tak w międzyczasie, żeby nie tracić czasu, to trochę Państwu dopowiem, bo jeżeli nic się nie zmieniło od wczoraj, bo to tak naprawdę może się zmienić z godziny na godzinę, te narzędzia, które się pojawiają na GitHubie, no są też analizowane, poszukiwane przez twórców antywirusów, więc czasem się zdarza tak, że coś działa, za godzinę już nie działa i wszystkie antywirusy to wykrywają. No tu spodziewam się, że mam nadzieję przynajmniej, że się nic nie zmieniło, że ten plik nie będzie wykrywany przez większość antywirusów, i między innymi nie będzie wykrywany przez Sophosa, co wzbudziło taką naszą trochę tutaj wewnętrzną dyskusję, bo chcieliśmy tak naprawdę, koledzy, którzy mnie zaprosili do tego, żeby tu pokazać takie techniki ataku, no liczyli na to, że być może Sophos fajnie to poblokuje i pokażemy, jak jest skuteczny. Natomiast to taki wieczny konflikt między Blue Teamem a Red Teamem. Red Team chce pokazać, że fajnie się idzie włamać, a Blue Team chce pokazać, że fajnie się idzie obronić. Natomiast wybraliśmy świadomie taki scenariusz, żeby Państwu pokazać, że nie ma tak naprawdę rozwiązań, które w 100% nas przed wszystkim uchronią. Istotne jest tak naprawdę to, żeby w momencie, gdy już zobaczymy, że coś się stało, że jakiś incydent mniejszy lub większy wystąpił, żeby móc go przeanalizować, żeby mieć narzędzie, które nam pozwoli sprawdzić, co się stało, prześledzić ścieżkę, skąd się ten złośliwy plik pojawił. No niestety tu widzę, że host jest chyba obciążony mocno, bo no, spróbujemy jeszcze raz, ale jak się nie uda, to myślę, że nie będziemy tracić czasu. Będziecie Państwo musieli wierzyć na słowo, zresztą sprawdzimy to w działaniu, że nie zostanie ten plik wykryty przez system, do którego go wrzucimy. I teraz no, wybraliśmy taki świadomie scenariusz, gdzie pokażemy, że da się ominąć na jakimś początkowym etapie pewne zabezpieczenia, ale później zobaczymy sobie to od strony takiej analitycznej, jak fajnie można to prześledzić i zobaczyć, co się tak naprawdę działo. Dobra, zobaczymy. Ja najwyżej wrócę tutaj do tej zakładki, żeby nie tracić czasu. Zobaczymy może później wyniki tego skanowania. Natomiast teraz wracając do tego pliku, bo co? Mamy taki plik, który wiemy, że jest duża szansa, że się uruchomi, że antywirusy go nie zablokują. I teraz chcielibyśmy go dostarczyć gdzieś ofierze, którą zaatakujemy. No plik, który nazywa się zdjęcie .exe, wygląda już na pierwszy rzut oka trochę podejrzanie i jakbyśmy go chcieli komuś wysłać mailem, czy namówić go do pobrania, zainstalowania, no to moglibyśmy z tym mieć problem. Natomiast jak sobie przyjrzymy się tej macierzy zagrożeń, Mitre, to widzimy tutaj, my jesteśmy teraz na etapie, tak, zrobiliśmy rekonesans, czyli skanowanie, zrobiliśmy sobie ten development, przygotowaliśmy takie narzędzie, które chcemy dostarczyć ofierze i teraz ten initial access musimy w jakiś sposób spowodować, że ktoś to narzędzie uruchomi. No i tutaj mamy wiele możliwości, mamy możliwości dostarczenia jakiś przy użyciu podrzuconego sprzętu, mamy też możliwości użycia na przykład nośników typu pendrive, typu jakieś nośniki pamięci i to jest taki swego czasu uznawany za hipotetyczne zagrożenie, bo te pendrive'y, które gdzieś tam miały infekować, no głównie w testach bezpieczeństwa się wykorzystywało, natomiast jak Państwo kojarzycie, może nie były w ostatnich miesiącach takie ostrzeżenia, FBI między innymi wysyłało do firm, które gdzieś tam w Stanach funkcjonują, że tego typu ataki się pojawiły, że ktoś rozsyła pendrive'y jako w paczce, jako z informacją, że jest to jakiś kupon rabatowy, jakiś prezent, jakiś katalog elektroniczny, z którego można sobie wybrać prezenty i okazuje się, że jest to takie działanie no, skuteczne, też w testach penetracyjnych często powiązane z jakąś socjotechniką, jeżeli taki pendrive opiszemy dodatkowo jako lista płac, lista etatów do redukcji, no to się okazuje, że znalazca tego na służbowym parkingu czy korytarzu bardzo chętnie będzie to chciał wykorzystać. No ale tak, żeby to miało jakieś ręce i nogi, no to nie możemy po prostu wgrać na pendrive'a pliku o nazwie zdjęcie .exe. Chcielibyśmy coś zrobić, żeby ten plik wyglądał jakoś bardziej zaufanie i wymyśleć sobie do tego jakiś scenariusz. I pokażę teraz taką prostą sztuczkę wykorzystywaną przez intruzów. Jeżeli sobie ten plik wyświetlimy w menedżerze plików, on się nazywa zdjęcie .exe.
Nie wiem, czy Państwo kojarzycie, jest w kodach ASCII, w tablicy ASCII, są takie znaki, oprócz tego, że mamy litery, cyfry, które tradycyjnie używamy, to są różne znaki specjalne, które wykorzystywane są w Unicodzie do tego, żeby coś konkretnego wykonać. Na przykład języki, w których wykorzystuje się zapis odwrotny niż u nas, czyli nie od lewej do prawej, czyli od prawej do lewej, wymagają użycia takiego kodu Unicode 202, który powoduje, że my w momencie, jak coś piszemy, to nie będzie pisane standardowo, tak jak piszemy od lewej do prawej, tylko to będzie wpisywane od prawej do lewej. I możemy sobie, wyszukując w internecie, tak po nazwie right to left ASCII char, na przykład dużo takich stron, możemy znaleźć, gdzie tablice ASCII i kody, Unicody możemy wyświecić, możemy sobie skopiować ten znak. On jest znakiem niewidzialnym z punktu widzenia systemu plik, z punktu widzenia edytorów. Ja go sobie teraz skopiowałem do schowka i pokażę tak na przykładzie, jak on się zachowuje, jeżeli go użyjemy gdzieś w tekście. Tworzę sobie edytor tekstu i teraz wpisuję po kolei 1, 2, 3, 4, 5 z klawiatury. Wklejam ze schowka Ctrl-V ten znak. On spowodował, że nam się tekst przesunął do prawej i wpisuję teraz dalej. 6, 7, 8, 9. I tak jak Państwo widzicie, wpisywałem po kolei od 1 do 9, a mamy coś takiego, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8, 7, 6. Jak możemy to wykorzystać sprytnie, żeby uśpić czujność czyjąś, mając do dyspozycji plik, który wygląda podejrzanie, bo nazywa się zdjęcie .exe, możemy sobie zmienić nazwę tego pliku i nazwać go zdjęcie. Wkleić sobie teraz ten znak specjalny odwracający kolejność pisania, ja go wklejam Ctrl-V i teraz co wpisuję dalej? Wpisuję gpj.exe, czyli wpisałem nazwę pliku z rozszerzeniem .exe, a powstało nam coś takiego, jak widzimy, powstał nam plik, który wygląda, jakby miał rozszerzenie jpeg. I wrzućmy sobie, zakładam teraz, że możemy sobie jakiś taki scenariusz wymyślić, wgrywamy ten plik na pendrive, wysyłamy do firmy kurierem z informacją, że są to zdjęcia, podszywamy się pod jakiś serwis fotograficzny, informujemy, że są to zdjęcia na przykład odzyskane z jakiegoś służbowego aparatu. Ja ten plik teraz już nie będę się posługiwał pendrive'em, przekopiuję go po prostu na komputer z Windowsem, który mam tu podmontowany. Widzimy, że w konsoli, jak wiersz poleceń się do tego pliku odnosi, to on ma, tam widać ten znak, który jest ukryty, Linux nam go wyświetla, natomiast on w eksploratorze plików jest niewidoczny. Ja go wrzucę na taki komputer, który mam tu przygotowany, podmontowany z Windowsem. I teraz przełączymy się, nie, przepraszam, jeszcze zanim się przełączymy na Windowsa, to teraz ja, żeby, zakładając na to, że to się powiedzie, że ten plik tam zostanie uruchomiony i nawiąże ze mną połączenie, to ja muszę sobie przygotować tutaj taki nasłuch, polecenie netcat linuxowe, które jest taką usługą nasłuchującą na danym porcie, podaje port 4.3, tak jak przy generowaniu tego pliku. I w tym momencie oczekuję na połączenie. To jest taki odpowiednik jakby Telnetu, każdy, kto na ten port by się jakąkolwiek usługą połączył, to ja tutaj będę widział efekt tego połączenia, to co tam zostanie wysłane. I przełączam się teraz na komputer z Windowsem, gdzie mam otwarty katalog, do którego wrzuciłem ten plik. Widzimy tutaj zdjęcie, exe, bo są oczywiście jeszcze narzędzia, nie mamy też na to zbyt wiele czasu, ale są narzędzia, gdzie byśmy ikonkę pliku mogli podmienić, tak żeby ona wyglądała na jakąś ikonkę, czy nawet miniaturkę zdjęcia, no ale plik, który może się wydawać plikiem no, stosunkowo bezpiecznym, tak? Jakiś jpeg dostaliśmy na pendrive'ie, informacje, że teraz są odzyskane zdjęcia z karty służbowej, no i trzeba to komuś w firmie przekazać, no to otwórzmy sobie tego jpega i zobaczmy, co tam w nim się znajduje. No widzimy, że za bardzo nam się tu nic nie otwiera. Stwierdzimy, że może plik jest uszkodzony, że coś nie zadziałało. Natomiast w tle, jak już Państwo widzicie, coś się zadziało na tej konsoli, gdzie ja miałem nasłuch na tym porcie 333. Pojawiło mi się coś takiego, takie ładne logo Hercules z informacją, że przyjąłem połączenie z systemu Windows 10. Jeszcze tak ładnie to narzędzie nam pokazuje, jakiego antywirusa mamy w tym systemie, że Sophos antywirus jest tam dostępny, no ale mimo to połączenie zostało nawiązane. Ja mam w tej chwili dostęp do shella na tym Windowsie. Jestem w tym katalogu, gdzie ten plik został uruchomiony.
Dlaczego to narzędzie nie jest wykryte? Ponieważ ono stosuje taki minimalny tak naprawdę shell z punktu widzenia analizy ruchu sieciowego, to jest takie połączenie, które trochę przypomina telnet. To jest tak, jakby ktoś sobie na swoim komputerze uruchomił jakiś telnet, jakieś putty, coś, co pozwala na zdalne połączenie. Nie ma w tym kodzie tego narzędzia, poza tym, że ono nawiązuje na jakimś tam porcie komunikację, nie ma takich podejrzanych elementów, które w tym meterpreterze występowały, jakichś narzędzi do przechwytywania kamery, tam był też taki, chyba tego nie pokazałem, ale też keylogger można było w tym meterpreterze uruchomić, który nam znaki z klawiatury szczytywał. W związku z tym mało podejrzanie z punktu widzenia analizy takiej, czy nawet heurystycznej, to narzędzie wygląda. Ale mając już dostęp do tego shella, no możemy niestety teraz spowodować coś takiego, że przekierujemy, na przykład chcąc już teraz pobrać taki bardziej zaawansowany malware, który na tym komputerze coś tam nam pozwoli, albo na przykład przejąć hasła, albo jakieś działania wykonać, możemy zmusić użytkownika tego Windowsa, do którego mamy dostęp, do tego, żeby on coś zrobił. Możemy mu uruchomić Internet Explorera i przekierować go na jakąś przygotowaną przez nas stronę. Ja taką stronę tutaj na tym komputerze, na którym jestem połączony, przygotowałem, tylko się jeszcze upewnię, że mam ją uruchomioną. Uruchomię Apache serwer www i uruchamiam teraz na tym zdalnym Windowsie Internet Explorera z adresem mojego serwera, czyli serwera, na którym ja sobie tą jakąś stronę taką wykorzystywaną do dalszego ataku przygotowałem. To się wykonało. Przełączmy się teraz na tego Windowsa i widzimy, że tutaj otworzyło nam się coś takiego, co może mniej ostrożny użytkownik uzna za ważny komunikat, któremu należy się przyjrzeć, komunikat od działu IT. Tu możemy oczywiście sobie jakieś logo firmowe wstawić, jeżeli atakujemy firmę i wiemy, jaka to jest firma, jakie logo. Coś, co będzie wyglądało, posłużyć się nawet imieniem, nazwiskiem jakiegoś informatyka, które gdzieś tam też w fazie rekonesansu ustalimy. I taki komunikat, który mówi użytkownikom, że musicie pobrać ważną aktualizację jakąś, bo dział IT przygotował dla was coś takiego, zainstalujcie to koniecznie, bo chroni nas to przed nowym wirusem. No i użytkownik, który coś takiego zobaczy, nie skojarzy może, że w chwilę wcześniej próbował otworzyć jakieś zdjęcia, które mu się nie otwarły. Otwiera jakiś plik zip, w którym znajduje się poprawka bezpieczeństwa VBS. I to jest taki skrypt już złośliwy, który spróbuje nawiązać teraz takie połączenie z serwerami takimi tak zwanymi command and control, czy serwerami C2, które służą właśnie do zbierania ruchu z różnych przejętych komputerów. I w tym momencie ja go uruchomię, ale to już jest taki etap teraz dalszy, który wybraliśmy w taki sposób, żeby Państwu pokazać, że w tym momencie już się coś stanie od strony takiej defensywnej. Ja powinienem w tym momencie stracić połączenie z tym komputerem. O, i widzimy, że ten zdalny pulpit, który miałem do tego komputera, został rozłączony. Dlaczego tak się stało? Ponieważ to połączenie, które próbowałem nawiązać, zostało już uznane za połączenie podejrzane i Sophos, który był tam zainstalowany na tej maszynie, zablokował ten komputer. Przełączę się na chwilę na konsolę. Z tej konsoli będziemy mogli widzieć sobie taki, jak wejdziemy w ogólny panel, informację, że mamy jakiś alert o wysokim poziomie zagrożenia i mamy informację, że jakaś maszyna na jakimś naszym komputerze został wykryty taki podejrzane, prawdopodobnie efekt działania jakiegoś malware'u, połączenie. Ten komputer trafił do kwarantanny. Został on odcięty od sieci po to, żeby to działanie ze strony intruzów nie mogło być dalej eskalowane, żeby nie mogło być prowadzone jakieś dalsza inwigilacja na przykład naszego środowiska i my musimy w tym momencie na to zareagować od strony takiej defensywnej. O samym tym narzędziu, tak jak wspomniałem, kolega za chwilę opowie, natomiast powiem jeszcze teraz, pokażę tylko tak pokrótce, jakbyśmy się cofnęli, to zdarzenie, wszystko co ja pokazywałem, co się w tym Windowsie wydarzyło, ono od strony takiej analitycznej tutaj nam się w konsoli naszej Sophosa w ciągu kilkunastu, czasem kilkudziesięciu minut, w zależności od tego, jak złożone było to zdarzenie, zostanie tutaj przeanalizowane. Ja posłużę się tutaj, żeby nie czekać tego czasu, nie tracić, aż ono się tu pojawi, to ja posłużę się tu wczorajszą taką analizą, którą dokładnie na takim samym działaniu
wykonaliśmy. Mamy tutaj taki z lotu ptaka widok na ten system, który był atakowany i widzimy ładnie poszczególne kroki od Windows Explorera, czyli od momentu, gdy ktoś otworzył z pendrive'a czy z jakiegoś innego źródła ten zainfekowany plik, uruchomił go. Widzimy, że ten plik, on się tutaj nie zdjęcie, tylko wczoraj go nazwałem photoexe.jpg, ten plik się wykonał. Z poziomu tego pliku na każdym etapie możemy sobie tutaj różne informacje, które nam Sophos dostarcza na temat tego, czy to mogło być coś podejrzanego, w jakim stopniu podejrzanego, możemy się z tymi informacjami zapoznawać, natomiast widzimy takie ładnie całą ścieżkę tego incydentu, co się działo. Był uruchomiony plik, został uruchomiony proces z tego pliku photoexe.jpg, on wywołał proces command prompt, czyli ten Windowsowy taki shell. Z tego command prompta została później uruchomiona przeglądarka. Z tej przeglądarki został otwarty, tutaj jakbyśmy sobie kliknęli na URL-e, to został otwarty adres tego serwera, który ja przygotowałem, gdzie był do pobrania ten złośliwy plik. Ktoś tam kliknął na ten plik do pobrania, więc otwarła się kolejna podstrona. Tutaj znowu możemy sobie podejrzeć URL-e, że na tej kolejnej podstronie już się pojawił plik aktualizacja zip, który był pobierany. Z tego pliku później był wypakowany ten skrypt Windowsowy, który na poziomie Windows Explorera został uruchomiony. I tu widzimy ten skrypt, widzimy, że on skorzystał z takiego pliku poprawka bezpieczeństwa VBS, który w tym pobranym zipie został uruchomiony i na tym etapie zostało nawiązane to połączenie, które z adresem IP, które spowodowało, że to działanie już na tym etapie zostało uznane za niebezpieczne, więc widzimy, że mamy taką bardzo fajne narzędzie analityczne, które nam umożliwia prześledzenie takiego dosyć sprytnego, trudnego do wykrycia na pierwszym etapie ataku. No z poziomu, dysponując tradycyjnym Windowsem z jakimś dowolnym, nawet tym domyślnym Windows Defenderem, no nie bylibyśmy w stanie na pewno prześledzić tych wszystkich działań, które tutaj się odbyły. Każdy z tych kroków, każdy z tych narzędzi, każdy z tych takich artefaktów, że plik nazywał się photoexe.jpg, że zostało nawiązane połączenie z określonym serwerem, to są tak zwane artefakty, używa się takiego skrytu IOC, Indicator of Compromise. To są takie ślady, po których my możemy później w naszym środowisku wyszukiwać sobie po nazwie pliku, czy po jego haszu, czy po adresie URL, jakie ewentualnie inne komputery w naszym środowisku mogły mieć też z tym incydentem do czynienia. Czyli możemy sobie wyszukać, czy gdzieś to samo zdarzenie nie wystąpiło na innym komputerze i czy w związku z tym nie powinniśmy się tym zainteresować. To trochę przeciągnąłem, tu widzę, bo miałem się w 40 minutach zmieścić. Przepraszam kolegów i Państwa, jeśli czas był gdzieś tam mocno ograniczony. Tak, żeby już nie tracić czasu, oddaję głos w takim razie i dziękuję za wysłuchanie mojej części.